witam serdecznie wszystkich zainteresowanych. Ja jestem Tomek32, to jest kanał Kino Masakra. Moi drodzy, byłem dzisiaj na seansie, dopiero co wróciłem. Jest to pokaz przedpremierowy Death Wish, czyli Żyjenie Śmierci. Tak. Co o tym myślę? Jak mi się podobało? Czy w ogóle mi się podobało? Chcecie zdać moje zdanie? Chcecie zdać opinię o tym? Czy wybrać się, czy nie warto się wybrać? Serdecznie zapraszam. Kino Masakra. Zaczynamy. Ja sobie myślę, że w dobie filmów, gdzie wszędzie, słuchajcie, są robione remake'i, remastery filmów, dlaczego nikt nie stworzył kolejnego remake'u, jeśli chodzi o Żyjenie Śmierci, czyli Death Wish? Bo najwyższy czas już był, bo od pierwszej odsłony tego filmu, która była z Charlesem Bronsonem, który bardzo polubiłem, był to rok 1974, czyli do 2018 roku minęło 44 lata. Jakim cudem ktoś tego nie zrobił? Bo powiem wam szczerze, że film jest niezły. Naprawdę, film jest dobry. Ale powiedziałbym bardzo dobry. Moi drodzy, bałem się iść do kina, bo jak usłyszałem właśnie, że właśnie robią Żyjenie Śmierci, czyli Death Wish, bałem się z tego powodu, że bałem się, że po prostu to jakoś uciekają, popsują, różnie bywa. Trochę bardziej się uspokoiłem, kiedy usłyszałem, że główną rolę zagra Bruce Willis, a osoby, które były przy produkcji z Szklanej Pułapki, czwórki, również maczały w tym palce. I dobrze się, słuchajcie, składa, bo wytwórnia, która wypuszczała poprzednie części, czyli te, powiedzmy, stare z Charlesem Bronsonem, wypuściła także i Toma, jest to Metro Goldwyn Mayer. Moje oczekiwania na temat tego filmu, moi drodzy, były takie, że chciałem, żeby to się udało. Bardzo chciałem. Odkąd usłyszałem o życzeniu śmierci, czekałem na to, bo temat jest dobry. Można powiedzieć, że to jest swoistego rodzaju pierwszy Punisher. Bo ten film wyszedł przed Punisherem z Dolphem Lundgrenem, a on był pierwszy. To jest jakiś swoisty, można powiedzieć, vigilant. Osoba, która bierze sprawy w swoje ręce, tak jak właśnie zrobił to nasz główny bohater. Co myślę jednak o filmie i jak go widziałem, jak go spostrzegałem? No cóż. Więc od czego by tu zacząć? Cóż, przede wszystkim Paul Creasy to zwyczajny człowiek, lekarz, chirurg, który ma szczęśliwą rodzinę, życie zawodowe ustabilizowane, córka prawie dorosła, kochająca żona i wszystko w jego życiu zapowiada się cudownie. Co się dzieje później, każdy wie ze starszej wersji. I tu pojawia się różnica w tym, jak wszystko jest przedstawione. Pojawiają się inne okoliczności. Wszystko wydaje się być bardziej przemyślane przez reżysera. Kiedy dochodzi do brutalnego napadu na żonę i córkę, nasz bohater jest akurat w szpitalu, ratuje komuś życie. I w tym samym momencie dochodzi z megafonu komunikat, że w ciężkim stanie przywieziono właśnie dziewczynę w wieku 17 lat oraz kobietę. W tym właśnie momencie Paul Creasy załamuje się. Odkrywa, że żona nie żyje, a córka jest w śpiączce. Ogólny przebieg zdarzeń podobny jest do tego ze starszej wersji, ale bardziej dosadnie pokazany. Bardzo podobał mi się motyw, w którym przedstawiona jest rodzina bohatera. Widać w nim kipiącą miłość do nich i całe to szczęście budowane latami. Druga część filmu to obraz naszego bohatera i jak znosi tą niecodzienną sytuację. Jak stara się z tym wszystkim pogodzić. Jest częstym gościem na posterunku, stara się, by doprowadzić sprawców przed majestat sprawiedliwości. Lecz skutek tego jest marny. Na naszych oczach Paul zmienia się ze spokojnego człowieka w maszynę zemsty, którą napędzają tryby, żal po stracie ukochanej i rozgoryczenia tym, że wymiar sprawiedliwości nie działa tak jak powinien, więc bierze sprawiedliwość w swoje ręce. I to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Zmienia się on w mściciela, zmierza sprawiedliwość. Muszę nadmienić, że zemsta w wykonaniu Bruce'a Willisa to coś pięknego, więc jak w starszej części Paul był osobą bez wyraźnej motywacji, a jego twarz nie oddawała wściekłości, tak tutaj widać w nim ten gniew. Widać to w twarzy za każdym razem, gdy łapie za broń. Widać, że popycha go do tego zemsta, dosłownie wpisane ma to na twarzy. Jeśli dochodzi do aktów przemocy w tym filmie, są one naprawdę brutalne. Mózg na podłodze, ścianie, łamanie kończyn, postrzały w głowę i nie tylko. Mnóstwo krwi w najbardziej efektywnym wydaniu, ale w dobrym guście, nie przesadzono. Jeśli chodzi o aktorów, to u boku Bruce'a Willisa grają Elizabeth Shue, która wciela się w jego żonę, oraz Dean Norris, który jest detektywem prowadzącym sprawę śmierci żony Paula. Mogliście go widzieć w filmie First Fight, komedii z Ice Cube'em lub Dorwać Gringo, gdzie grał u boku Mela Gibsona.
Ludzie, jednak ktoś z was może powiedzieć w ten sposób. Słuchaj, ja to widziałem, to było malowane już tyle razy to widziałem, tego jest 6 części, no, czy tam 5 było? 5 czy 6 części, ja już tego nie chcę oglądać, bo jest to bez sensu, wiem co się stanie. Faktycznie, moi drodzy, skutek jest ten sam, ale przyczyna oraz sytuacje na to się składające są już zupełnie inaczej. Tak więc na przykład, Paul Kersey jest w swoim kręgu uważany za bardzo dobrego architekta. Tutaj w nowszych odsłonach jest on, moi drodzy, lekarzem. Chirurgiem, który naprawdę zna się na robocie. Przepych, tak jak właśnie widzimy w filmie, tutaj przepych w domu, tam był bardzo zaksponowany, był bardzo wyeksponowany. Tutaj to jest zwykły, normalny domek. W tamtej części starej z 1984 roku on mieszkał w jakimś apartamencie, słuchajcie, luksusowym. Tutaj Paul Kersey, słuchajcie, ma zwykły dom. Drugim zaś przykładem może być to, w jakiej sytuacji znalazły się żona i córka tuż przed tym całym napadem, do czego, można powiedzieć, doszło, w jakich okolicznościach właśnie to wszystko było spowodowane, z tego względu, że w pierwszej części tej 1984 roku jest tak, że to jest bardzo krótka scenka, one wchodzą do sklepu, wychodzą ze sklepu, przychodzi właśnie banda oprychów, robią co robią i wychodzą. Tutaj tak nie jest, tutaj jest to jakoś, tak można powiedzieć, tak wszystko rozwleczone. I jest to pokazane w zupełnie inny sposób. Nie ma tego sklepu, nie ma moi drodzy, tych dziwnych oprychów, nie pojawiają się z dupy, nie znikąd, więc to jest na przykład bardzo fajne. Nie wiem, jak inni to odbiorą i szczerze powiedziawszy, mam to gdzieś, bo za chwilkę będzie o powielane schematy, o to już było. Ja mówię wam z mojej perspektywy, osoby, która chciała zobaczyć ten, można powiedzieć, remake, tak to nazwę, poszła do kina i czy mi się to podobało, czy mi się to nie podobało. Moi drodzy, podobało mi się i to bardzo. Dlatego daję temu filmowi 5 w skali do 6. Ocena pioneczka. Moi drodzy, jest to całkiem ciekawy film, oglądany po raz kolejny, ale z innymi, można powiedzieć, wariantami całej historii, więc warto naprawdę iść i zobaczyć ten film. Jeśli, można powiedzieć, mogę powiedzieć tak, jeśli on się u was pokaże w kinach, nie bójcie się, idźcie na ten film i to będą śmiało wydane dobrze pieniądze, gdyż moim zdaniem zabawa jest przednia na tym filmie. I chyba nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić was do subskrypcji mojego kanału, jeśli chcecie więcej takich filmików. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli się podobało, komentarza, bo to pozwala mi się, moi drodzy, rozwijać oraz pozycjonować bardziej mój film. Sekcja komentarzy należy do was. Chcę usłyszeć, chcę zobaczyć, chcę przeczytać wasze wypowiedzi, czy pójdziecie, czy byliście, jak się podobało, czy się nie podobało, czy macie to gdzieś, moi drodzy. Nie zapomnijcie także przy napisie subskrybuj, jeśli już go wciśniecie, wcisnąć także dzwonka, bez którego, słuchajcie, się nie obejdzie, bo będziecie wtedy informowani o wszystkich moich aktywnościach, wszystkich moich recenzjach. A co się będzie działo na kanale, to już niedługo w jakichś tam informacjach. I na sam koniec, moi drodzy, już bym był idiotą, gdybym nie wspomniał o otworzeniu mojego nowego Facebooka typowo pod Kino Masakrę, moi drodzy. Wchodźcie tam, wbijajcie, lajkujcie i udostępniajcie. Udostępniajcie wszelkie rzeczy, które będą działy się tutaj właśnie na moim kanale, związane z filmami, dotyczące filmów i nie tylko. Jakieś tam konkursów, można powiedzieć, giftów oraz innych takich dupereli będą ogłaszane, moi drodzy, tam. Więc serdecznie tego zapraszam. Trzymajcie się. Ja jestem Tomek32, a to jest Kino Masakra. Pozdrawiam, strzała. You look much better getting out socializing. Not so much. Well, whatever you're doing, keep it up. Okay. I will.